Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnej uchwały. Tutaj była prośba ze strony wójta, żeby przed tymi uchwałami jeszcze głos zabrała Pani Kozakiewicz i jeszcze raz wyjaśniła sprawę. Pierwsza z uchwał, którą radni mogą dzisiaj podjąć, to uchwała o zamiarze likwidacji oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Rakowicach. Ta uchwała jest tak jakby jedną z pierwszych uchwał, które w przypadku jej podjęcia będą potem rodziły za sobą kolejne uchwały. Jeśli radni zadecydują o utworzeniu zespołu szkoły przedszkolnych w Rakowicach, to na początek bardzo ważne jest, aby dzisiaj podjąć uchwałę o zamiarze likwidacji oddziałów przedszkolnych. Ta uchwała, jeszcze raz podkreślam, jest tylko uchwałą intencyjną i nawet jeśli Państwo podejmą inną decyzję do końca lutego, wtedy możecie Państwo tak jakby już zagłosować inaczej. Ważność podjęcia dzisiaj tej uchwały polega na tym, że my po podjęciu przez Państwa uchwały będziemy zawiadamiali wszystkich rodziców o tym, że będzie taka likwidacja dokonywana i będzie potem też tworzenie przedszkola w Rakowicach, a potem łączenie tego przedszkola ze szkolą przedszkolnym. Te spotkania z rodzicami zostaną tak zaplanowane, aby rodzice mogli tych na to spotkanie przyjść i też do wszystkich rodziców pójdą zawiadomienia. Jednocześnie pójdzie do kuratorium oświaty taki wniosek o opinię na temat utworzenia zespołu, na temat likwidacji oddziału przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Rakowicach, ale zamiarem tej uchwały jest oczywiście, że będziemy tworzyć przedszkole. Czyli jest tutaj w treści uchwały napisane, że przyczyną likwidacji jest utworzenie w dniu 1 września 2013 roku przedszkola publicznego w Rakowicach i połączenie go w zespół szkolno przedszkolnym ze Szkołą Podstawową w Rakowicach, co pozwoli na zmniejszenie kosztów utrzymania jednostek. Dzieciom zlikwidowanych oddziałów zapewni się możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego i rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym w Rakowicach. Informacja o zamiarze likwidacji oddziału podlega przekazaniu dolnośląskiemu kuratorowi oświaty oraz rodziców dzieci zlikwidowanych oddziałów. Otrzymali Państwo uzasadnienie do tej uchwały, z którego wynika, że przede wszystkim są tutaj, mają rację względy organizacyjne, ale także względy ekonomiczne, ponieważ mamy tutaj już przypadki w tym roku szkolnym, że rodzice, którzy zostawiają dzieci w tym przedszkolu, a tam oddziały przedszkolne 3-4-letnich powstały po zakończeniu realizacji projektu unijnego. Tam rodzice oddają dzieci do przedszkola, zostawiają przy okazji dzieci w szkole. A jak Państwo wiedzą, za dzieckiem szkolnym już idzie subwencja. Także też tutaj będziemy mogli powiedzieć, że ten czynnik ekonomiczny też będzie miał znaczenie w przypadku, kiedy w dalszym ciągu będziemy utrzymywali rozwój tego przedszkola w Rakowicach, a ten rozwój będzie zapewniony dzięki utworzeniu zespołu szkolno-przedszkolnego. To tyle, jeśli chodzi o uchwałę o zamiarze likwidacji. Ja bym chciał te dwie rzeczy. Bo... Tak, ja też bardzo proszę. Dobrze, czy do tej pierwszej uchwały mają jakieś pytanie? Ja chcę dać wniosek, żeby te dwie uchwały były protokołowane kto z nazwiska imienia głosował. Jeżeli mogę tylko powiedzieć, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, uchwały w tych sprawach są podejmowane tylko większością głosów i w głosowaniu jawnym, w sensie przez podniesienie ręki. Natomiast przepisy nie przewidują, żeby protokołować, żeby to było głosowanie imienne. To przypadki, w których ustawy przewidują głosowanie imienne, natomiast w tym przypadku akurat głosowanie imienne nie jest przewidziane, więc ja nie widzę podstaw do takiego. Głosowanie jest jawne, więc i tak jakby widać, kto jak głosuje, natomiast nie ma podstaw, żeby to proszę Państwa, chciałam jeszcze ponownie zabrać głos, ponieważ na początku, jak Państwo usłyszeliście, złożyłam wniosek o wycofanie dzisiejszego porządku obrad, czyli dwóch punktów naszego spotkania, a mianowicie o zamiarze likwidacji oddziału przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Rakowicach i utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Czernicy. O wycofanie i przeniesienie na miesiąc luty, ponieważ jest, jeszcze raz powtórzę, taki termin, które zatwierdziło kuratorium, aby utworzyć takie przedszkola. Proszę Państwa, jeszcze raz powiem, wynikało to z niepełnych informacji, jakie mieliśmy. Dzisiaj
jest to niezgodne ze statutem naszej gminy. Otrzymaliśmy dopiero dzisiaj dokumenty na temat finansów dotyczących zespołu szkolno-przedszkolny. I muszę Państwu powiedzieć, że dostaliśmy dzisiaj, więc ten punkt nie powinien być ujęty w związku z tym, że prawo tego... Panie Przewodniczący, ja daję słowo, bo myślę, że radni wszystko słyszeli, dobrze, a nie tylko dziękuję się do tego. Dobrze, ale ja tylko tutaj jedno powiem, nie mam prawa się tutaj wypowiedzieć, że tutaj chodzi również o to, że ponieważ jest dużo kontrowersji na ten temat, żeby doszło do tutaj konsultacji społecznych, ja tutaj zaproponowałam i dalej to podtrzymuję, żeby było spotkanie rodziców, dyrektorów niepublicznych, dyrektorów publicznego tutaj przedszkola, żebyśmy my jako radni wysłuchali opinii wszystkich stron i dopiero podjęli decyzję. Uważam, że jest jeszcze na to czas i nie ma potrzeby, żeby tak dzisiaj pochopnie podejmować tą decyzję. Tym bardziej, że materiały z podpisem pani Kozakiewicz otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym. I dlatego też uważam, że tą sprawę należy przyjąć na miesiąc. Proszę panu prawu, niech się wypowie, czy to jest zgodne ze statutem, czy zostało naruszone prawo i przechodzimy dalej, bo no, drugi raz już prawo ma. Znaczy, rozumiem, że to dostarczanie materiału, prawda? Tak. To znaczy nasz statut w wersji, jaka obowiązuje w tej chwili, nie mówię, że to nie jest dotknięte jakimiś brakami, ale w takiej formie, w jakiej w tej chwili obowiązuje, mówię o tym, że przewodniczący rady zapewnia dostarczenie radnym materiałów na sesję zgodnie z punktami porządku obrad, tym projektu uchwały. W praktyce przyjmuje się, że radni otrzymują projekt uchwały z uzasadnieniami, z odpowiednimi podpisami i otrzymują wszystkie inne materiały objęte porządkiem obrad, czyli na przykład sprawozdanie wójta w wersji pisemnej, żeby mieć to też w takiej formie. Natomiast nie jest to obwarowane na dzień dzisiejszy w obowiązującym statucie żadnym terminem. Natomiast termin jest kompletnie następnym tego paragrafu statutu. Tam jest napisane bowiem, że przewodniczący powinien mieć na 7 dni przed sesją zawiadania o terminie, miejscu i porządku obrad. Natomiast zapewnienie dostarczenia materiału nie jest w obecnym statucie obwarowane żadnym terminem. Nie mówię, że to jest prawidłowo, ale tak w tej chwili w obowiązującym statucie jest. Natomiast jeżeli chodzi o materiały, które się obowiązkowo dostarcza radnym, to są projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. Dodatkowe materiały oczywiście mają wpływ na podejmowanie decyzji, natomiast nie można robić tego zarzutu w postaci naruszenia statutu. Natomiast ja chciałabym jeszcze wyjaśnić jedną kwestię, a propos uzupełniając to, co mówiła pani Maria i w ogóle a propos też tej uchwały w sprawie zamiaru likwidacji. Nie można tej uchwały podjąć pod koniec lutego, ponieważ tak naprawdę to się mija z celem jakimkolwiek. Do końca lutego trzeba podjąć uchwałę w sprawie likwidacji oddziału. Natomiast uchwała w sprawie zamiaru likwidacji musi być podjęta teraz, ponieważ musi być zachowany termin na zawiadomienie rodziców, na zawiadomienie kuratorium. I to nie jest jednoznaczne, że dzisiaj Państwo przeglądają likwidację tego oddziału, tylko to daje czas właśnie na to, co Pani Radna proponuje, czyli na spotkanie z rodzicami i na skonsultowanie tej sprawy. To nie jest to, że w tej chwili przeforsowujemy likwidację oddziału, tylko po prostu nie można tego zrobić pod koniec lutego, ponieważ wtedy już się nie mieści w terminie z podjęciem uchwały w sprawie likwidacji. To jest tylko zamiar. Także ja mówię o punkcie 5, oczywiście nie o punkcie 6, tylko o punkcie 5. Ponieważ ja chciałam jeszcze zabrać głos tutaj w tej kwestii. Komisarz statut gminy jest obowiązujący dla nas, dla radnych i dla przewodniczącego rady. On jest oparty na prawie samorządowym, które z kolei jest oparte na ustawie. Dlatego jeżeli jest taki statut, moja opinia jest taka, że my wszyscy radni powinniśmy ten statut przestrzegać. Panie Przewodniczący, czy ja zmieniam społeczność Wibro, bo pani dobrze, ale nie mam pani tego. Ale sprawa dotyczy zamiaru. Tak, sprawa dotyczy tych dwóch uchwał, bo one... Na razie mówimy o pierwszej uchwale. Proszę też, dole, niech pani się wyrobię. Porządek akurat ja pilnuję i chcę się spytać, czy dotyczy Pani wypowiedź pierwszego punktu piątego o zamiarze likwidacji. Ponieważ obie te uchwały są ze sobą bezpośrednio związane. Pani mówiła, proszę, słyszeliście. Tak, uważam. Państwa, ja wiem, że wokół tych dwóch uchwał narasta dużo emocji,
Natomiast chciałabym z prawnego punktu widzenia, bez emocji, bez argumentów takich uczuciowych, zwrócić Państwa uwagę na kilka rzeczy właśnie w duchu tego, o czym Pani mówiła, tego, że nie mieliście Państwo możliwości zapoznania się z uchwałami, właściwym uzasadnieniem i skutkami prawnymi tego uchwały. Proszę Państwa, skutkiem projektowanych przez Państwa decyzji jest stworzenie takiej sytuacji, w której na skutek połączenia oddziałów szkolnych i przedszkolnych dojdzie do powiedzmy papierowego obniżenia wysokości wydatków ponoszonych na ucznia przedszkola i w efekcie obniżenia dotacji dla placówek publicznych. I wszystko, co wiemy, nie ma co mówić, że jest inaczej. I teraz ja bym chciała Państwu uzmysłowić jedną rzecz. Pomijając wszystkie te aspekty emocjonalne, czyli na przykład to, że jaki wpływ będzie to miało na dostęp realny do przedszkoli, na wykonanie przyszłej ustawy przedszkolnej, której jak wiemy jeszcze nie ma, ale z założenia gmina będzie otrzymywała dotacje tak naprawdę na każdego przedszkolaka i w związku z tym, że ma możliwość wykonywania zadań własnych również przy pomocy innych przedszkolaków, tak, bo to tak trzeba nazwać, może z tego korzystać i może tych dotacji udzielać, stąd ten artykuł 90 ustęp 2b ustawy o systemie oświaty. To my wszyscy wiemy i ja bym chciała, żebyśmy to nazwali przede wszystkim po imieniu, bo to o to chodzi, do tego zmierzamy i ja tego nie neguję. Chciałabym Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to działanie nie chodzi o to, że to będzie obniżenie na papierze. Chodzi o to, że połączenie budżetu szkoły i przedszkola i podzielenie przez ilość uczniów, dzięki czemu ten koszt utrzymania przedszkolaka będzie niższy, dzięki czemu niższa będzie dotacja obliczana zgodnie z przepisem artykułu 90 ust. 2b, jest niezgodne właśnie z tym przepisem, dlatego że ustawa nie mówi o średniej budżetowej, tylko mówi o wydatkach bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych po przeliczeniu na jednego ucznia, przedszkola, a nie na ucznia szkoły i przedszkola połączonego. Jak Państwo zwrócicie uwagę na słownik definicji legalnych w ustawie o systemie oświaty, to tam jest powiedziane, że jeżeli mowa jest o szkole, to mówi się również o przedszkolu, ale nie ma na odwrót. Nie jest powiedziane, że jeżeli mowa o przedszkolaku, to mowa również o uczniu szkoły. Więc tak naprawdę podjęcie tej uchwały z punktu widzenia ustawy o systemie oświaty i tych dotacji niewiele zmieni, tak? Natomiast czeka nas najprawdopodobniej, bo rzeczywiście nie wiemy tego na pewno, zmiana ustawy i czeka nas ustawa przedszkolna, tak? Gdzie gmina będzie utrzymywała dotacje, dzięki którym będzie mogła wspierać też ten rozwój i będzie miała obowiązek zapewnienia dostępu dzieciom sukcesywnie coraz młodszym, aż w pewnym momencie do 3-latków dosięgnie. Będzie otrzymywała dotację, żeby obniżyć koszty ponoszone przez rodziców. I teraz proszę Państwa, z tego punktu widzenia tak naprawdę położenie sprawy, położenie sprawy przedszkoli niepublicznych, czyli ograniczenie jej możliwości rozwoju, wcale nie jest korzystne dla gminy. Tak? Ja już nie wspomnę o tych aspektach wszystkich takich samorządowo-prywatnych, tak? Bo ja wiem, że to jest takie wszystko gdzieś cały czas bolesne, że to przedsiębiorcy, biznes na przedszkolakach i tak dalej. Proszę Państwa, tak, tylko przedsiębiorcy to są ludzie, którzy płacą podatki. I to wcale nie jest tak, że to gmina daje i te przedszkola żerują na gminie, tylko one dają możliwości realnego rozwoju. Ja to mówię nie tylko jako prawnik, ale mówię też jako rodzic, 3,5-latka i mówię to jako mieszkaniec gminy, jako osoba, dla której komfort na przykład taki zwyczajny, tego, że mam możliwość w fajnym, przyjemnym przedszkolu umieszczenia swojego dziecka, gdzie ono się rozwija, gdzie ja nie mam wyrzutów sumienia z tego powodu, że pracuję i płacę podatki. To jest już aspekt oczywiście emocjonalny, który na pewno był wielokrotnie poruszany i Państwo na pewno czytaliście te wszystkie wypowiedzi na forum kamienieckim i wszyscy mamy świadomość, w czym jest problem, tak? Bo ja chcę Państwu powiedzieć tylko
jedną rzecz, że z prawnego punktu widzenia dobrze byłoby zastanowić się nie tyle nad aspektami emocjonalnymi tej sytuacji, a nad aspektami prawnymi, czy to rzeczywiście jest tak, jak my chcemy, czy to rzeczywiście zmierza do tego, żeby w tej wspólnocie samorządowej było lepiej. I o to mam prośbę, jeśli mogę, jako mieszkaniec, jako członek wspólnoty i dlatego bardzo byśmy chcieli, żebyście Państwo dali sobie te 7 dni, chociaż w takim razie niestety trochę więcej niż 7 dni do następnej sesji, czasu na to, żeby tę sprawę przemyśleć. Tylko tyle. Dziękuję bardzo. A jeszcze mogłaby Pani się przedstawić? Przepraszam, Marta, teraz poprawię. Marta? Lampka i Głośniej, Pani Przewodnicząca. Proszę, Pani Radna. Marta Lamkrejowska, zarządzawny. Jeśli mogę odnieść się do słów Pani Radczyni, tutaj mojej przedmówczyni, chciałabym wyjaśnić, ja przepraszam, że tak szybko, ale też nie w tym wygodnie, chcę Państwu wyjaśnić, że nasza uchwała nie opiera się na łączeniu, na obliczaniu kosztów dotacji, kwoty dotacji razem z uczniami szkoły podstawowej. Państwo dostali uchwałę odpowiednio wcześniej i Państwo dostali też statut. Statut nowo utworzony, to już musimy wejść niestety w tą drugą uchwałę zespołu szkolno-przedszkolnego w Czernicy, ponieważ tam po połączeniu przedszkola publicznego w Czernicy i szkoły podstawowej w Czernicy będziemy tak jakby włączać oddziały przedszkolne, które są przy szkole podstawowej do przedszkola. I statut na to pozwala i mamy tam taki zapis w statucie, że szkoła podstawowa obejmuje uczniów klas 1-6, natomiast przedszkole obejmuje dzieci w wieku od 3-6 lat, realizujące wychowanie przedszkolne i obowiązkowe wychowanie, przygotowanie roczne i też możliwość przyjęcia dziecka 2-letniego. I to właśnie na tę liczbę dzieci 175 dzielony jest budżet obu placówek przedszkola publicznego w Czernicy i oddział budżetu oddziału przedszkolnych szkoły podstawowej w Czernicy. I to gwoli wyjaśnienia. Także my nie bierzemy ucznia jako ucznia szkoły, tylko naszego przedszkolaka w zespole szkolno-przedszkolnym, a po połączeniu wzrośnie nam liczba dzieci przedszkolnych z 75 do 175. W związku z tym będzie to ta zmniejszona dotacja. Proszę się przedstawić. To jest niezgodne z ustawą edukacji ministerstwa, że łączycie Państwo te dwa budżety, ponieważ nie można łączyć budżetów o różnej wysokości edukacji. Ustawa o systemie oświaty przytaczany przez Panie artykuł 90 ustęp akurat 4 bodajże mówi o tym, w jaki sposób mamy naliczać opłaty. Mamy brać pod uwagę budżety placówek tego samego typu. My teraz mamy jedno przedszkole i mamy oddziały przedszkolne. Oddziały i przedszkola to są różne typy placówek. Natomiast po połączeniu zespół szkoły podstawowej na razie z oddziałami i przedszkola, będziemy mieć później szkołę, której jest przedszkole. I to przedszkole będzie większe, ponieważ będzie miało większą liczbę dzieci i na to ustawa pozwala. Ustawa o systemie oświaty pozwala również na łączenie w zespół, bo gdyby nie pozwalała, to byśmy tego nie robili. Przepraszam, ale moje doświadczenie ponad 8-letnie kuratoryjne pozwala mi na to stwierdzenie, że no akurat na tym się znam i jeszcze wsparta naszą radczynią panią Biernacką, raczej w tym zakresie błędu nie robię, że robiłabym coś, czego nie można robić, jeśli chodzi o prawo oświatowe. Dziękuję. Proszę. Proszę. Ja bym powiedział, jestem właścicielką punktu szkolnego do Brzykowica. Jestem właścicielką punktu przedszkolnego w Dobrzykowicach, Miłość. Istniejemy drugi rok. W tym momencie, jeżeli gmina, to naprawdę chciałabym też dowiedzieć się, jak możliwe jest obcięcie, zrobienie oszczędności 50%, bo do tej pory budżet
na dziecko w przedszkolu publicznym na rok 2013 wynosi 1211 zł. W 2014 będzie to kwota około 650 zł, nie mam dokładnych danych, być może około 680. Jak możliwe zrobienie 50% oszczędności? Bo ja jako przedsiębiorca nie jestem w stanie tego zrobić. W związku z tym następstwem tej decyzji będzie to, że ja muszę podnieść opłatę rodzicom około 250 zł. Jest to suma ogromna. I tak naprawdę to wszystko jest sprzeczne. Działania, ja odczuwam w taki sposób, że działania gminy są sprzeczne z ustawą przedszkolną, której założeniem jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez dostęp większej ilości dzieci w wieku już 3 i 4 lat. W ciągu 3 lat ma się to wydarzyć, dostęp do przedszkola, a poprzez obniżenie opłat do rodziców. Ma być to symboliczna złotówka na godzinę. Proszę zobaczyć, my wyręczamy jako punkty przedszkolne, które są dwa w obecnej chwili w gminie, wyręczamy gminę w taki sposób, że gmina nie musi płacić 100% na dziecko przedszkolne, płaci tylko 40%. I w tym momencie punkty przedszkolne stają przed sytuacją tak naprawdę bardzo ciężką, bo podniesienie rodziców podniesienie czesnego dla rodziców wiąże się z tym, że jest to zupełnie sprzeczne z zamierzeniami ustawy przedszkolnej. Jeżeli rodzice mają płacić po 5 godzinach tylko złotówkę za nadgodzinę, u mnie ta czesna będzie dużo wyższa niż było do tej pory. Więc tak naprawdę jest to zupełnie sprzeczne i proszę też popatrzeć w taki sposób na punkty przedszkolne, które w największym stopniu, większym niż przedszkola niepubliczne, wyręczają gminę w zadania własne. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałabym coś wyjaśnić, bo nie rozumiem. Pani mówiła o złotówce od rodzica. Tą złotówkę od rodzica będą płacić rodzice dziecka w przedszkolu publicznym. Państwo będą mogli taką samą opłatę, jak do tej pory ponosić. Natomiast ja może, bo pani rozmawiała... Nie, mam tylko wyższą pani mamę. Znaczy, ja może tutaj rozpocznę też, przepraszam, może przedłużę, ale dostaliśmy na spotkaniu z przedstawicielami, między innymi z panią Dobrzykowicz, materiał i ja pozwolę się też odnieść tutaj do tego materiału, ponieważ państwo nam tutaj na przykład zarzucają, że my zamierzamy rzeczywiste wydatki bieżące. My, jeszcze raz powtórzę, zastosowaliśmy się do budycznych MEN i przyjęliśmy kwoty z obu budżetów tych placówek, które chcemy połączyć. Poza tym był tam zarzut, że gmina Czernica zrzuca ciężar łatania dziury budżetowej gminy na rodziców, jak podano w materiałach. Ponieważ zmniejszenie dotacji, ja uważam, nie musi wpłynąć na wzrost kosztów opłat rodziców. Ja rozumiem różne sytuacje naszych punktów. Uważam, przedstawicielką mniejszego punktu przedszkolnego, ten punkt przedszkolny w ubiegłym roku dostało 435 zł. I w świetle obecnego, skorygowanego budżetu, jak Państwo mają w tej tabelce, to taki punkt przedszkolny w roku 2013 będzie dostało 420, przepraszam, proszę, 420, w 2013, Panie Wójcie, na razie, przez ten rok jeszcze, punkt przedszkolny będzie dostało 426 zł. Po połączeniu z zespół szkolno-przedszkolny, wtedy dostałoby w roku 2014 250, prawie 260 zł. I rzeczywiście w przypadku takich placówek jak punkty wychowania przedszkolnego należałoby, może jako Rada Państwo mogliby podjąć decyzję o podwyższeniu 40% na wyższą kwotę dotacji dla punktu przedszkolnego, ponieważ taka możliwość jest. W ustawie jest zapis, że tam jest to minimum 40%. Możemy dać, możecie Państwo 45, 50, 60, w zależności od tego, jakie będą realne koszty utrzymania. Jeśli chodzi o przedszkola, proszę Państwa, dla mnie niejasne jest, dlaczego placówki, które do tej pory były jako punkty przedszkolne, otrzymywały dotacje w wysokości 435 zł w tamtym roku, przekształciły się w przedszkola od 2 stycznia i według tej zmniejszonej kwoty dotacji, załóżmy w 2014 roku, dostawałyby kwotę 486 zł. Teraz jeszcze przez ten cały rok 2013 będzie, to podkreślam, niezmniejszona kwota dotacji, bo mówimy o zmniejszeniu dopiero w roku 2014. Nie jest dla mnie jasne, dlaczego ta zmniejszona kwota, ponieważ cały czas Państwo nam podkreślają, że przedszkola niepubliczne rządzą się innymi prawami i dzięki temu jest koszt utrzymania dziecka tak jakby tańszy, ponieważ nie zatrudniają Państwo na przykład kadry nauczycielskiej,
czyli karty nauczyciela. My w przedszkolu publicznym zatrudniamy w szkołach, jak Państwo wiedzą, i nasze po przeliczeniu koszty, bo Pani podała koszt 1200, to było jeszcze przed korektą budżetu. W tej chwili budżet przedszkola jest tak skorygowany, no, tak skonstruowany, że utrzymanie dziecka miesięcznie w przedszkolu to 1065 zł. W materiałach przekazanych radnym po tej dotacji, według tej dotacji, którą w tym roku będziemy wypłacać, nasze przedszkola nowo utworzone będą dostawać kwotę 1200 mniej więcej złotych w sumie. Od rodzica plus nasza dotacja to jest 1200 zł. Czyli ten koszt utrzymania dziecka w przedszkolu niepublicznym, nie wiem dlaczego, jest w tej chwili wyższy niż koszt utrzymania w naszym przedszkolu publicznym. A jeszcze można powiedzieć, jaki jest chodzi w gminach kościelnych. Znaczy, radni otrzymali informacje, nie wiem, czy tu może Państwo zgromadzeni też, koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym, czy w niepublicznym, Panie Wójcie? Publicznym. Koszty utrzymania dziecka w przedszkolach publicznych to jest Bukołęka 685 zł, Wrocław 736, Jelcz-Laskowice nie ma przedszkoli publicznych, Oława 485, Siednice 850, my 1065 w roku 2013. A teraz niepubliczny. A niepubliczny, proszę Państwa, ponieważ te informacje są upubliczniane na stronach internetowych przedszkoli, wiemy, jaką dotację płacimy do sąsiednich gmin, ponieważ oni nas obciążają tymi kosztami, to wiemy, że na przykład Wrocław ma koszt utrzymania dziecka w przedszkolu niepublicznym, na przykład 995, punkt przedszkolny inny 1000 zł, Wrocław 1200 też, ale na przykład Oława ma 744 zł, Siechnice 790 zł i w Jelczu-Laskowicach mamy na przykład jedno przedszkole wskazane, które nie dostaje dotacji z gminy i ono się utrzymuje za 650 zł, które wpłacają rodzice. Nasi rodzice płacą różnie, od 390 zł do 750 zł. W tamtym roku były takie stawki na przykład w punktach przedszkolnych 750, 600, 550. Obecne stawki w przedszkolach, które są utworzone, to 390 i 480. Ja chciałam jeszcze zauważyć, że do tej pory faktycznie nasza gmina miała najwyższe dofinansowanie na dziecko. Natomiast po tych zmianach, od 2014 roku, porównując do wszystkich gmin sąsiednich, będziemy mieć najniższe. Sumując tutaj, ja dostałam te same dokumenty, o których Pani Maria mówi, sumując kwoty dotacji na jedno dziecko w przedszkolach, w gminach sąsiednich i Czesne, wszędzie jest to kwota powyżej 1000 zł. 1100, 1300, 1200, 1095, 1085, 1035. O trzech przedszkolach, o których Pani Maria wspomina, jedno przedszkole, które nie dostaje dotacji. Stało się w taki sposób, że do 30 września nie zdążyli spełnić wymogów sanitarnych i wyborzu. Jest tak naprawdę założeniem, skoro się otworzyli rok, muszą przetrwać bez dotacji, więc tutaj nie ma co debatować na ten temat. Natomiast dwa kolejne przedszkola, gdzie suma dotacji i płaty rodziców jest w wysokości około 700 zł. Jest to przedszkole niepubliczne w Magdalence, Magdalenka, w Jelczu-Laskowicach. Jest to przedszkole, do którego ja pokusiłam się zadzwonić, zapytać się, jaki to jest cud ekonomiczny, tak, że dają radę na takim poziomie utrzymać dziecko w przedszkolu, więc powiedzieli mi, że tam jest 220 dzieci. Ten pan rektor, proszę się nie porównywać z 30 czy 40 dzieci, ja mam 220, nie kosztuje mi się zupełnie inaczej. Kolejne przedszkole, o którym mówi Pani Maria, przedszkole w Oławie, Kretka, również pokusiłam się dodzwonić do Pani Dyrektor. Jest tam 75 dzieci, 60 zdrowych, na które Pani Dyrektor otrzymuje dotacje w wysokości 22 tysiące i 15 niepełnosprawnych, na które otrzymuje 26 tysięcy. I powiedziała mi, tutaj nie ma cudu ekonomicznego. Ja przyjmuję się dzięki dzieciom, przepraszam, niepełnosprawnym. Dziękuję bardzo. Może jeszcze ja zabiorę głos. Krzysztof Stachowicz, przedszkole Bajkochatka. Cztery razy tutaj słyszę głosy o tym, żeby przedstawić prawdziwą kalkulację tych kosztów.
Do tej pory żeśmy upominali się o to, mieliśmy spotkanie z panem burmistrzem, obiecano nam, że zrobimy tutaj jakiś krok w kierunku zapoznania się. My też chcielibyśmy zrobić 50% oszczędności, nie podwyżki tutaj kosztem rodzica, bo w sumie tak jakby państwo zobaczyli na mojej stronie internetowej, w związku z tą dotacją, która, że tak powiem, jest wyższa w tym roku, przewidywaliśmy obniżkę kosztów tutaj ponoszenia czynszu dla rodziców. W związku z tym, że nasza sytuacja jest niejasna, ponieważ zobligowanie nas do tutaj w kontekście takiej niewiadomej do obniżenia kosztów czynszu rodzicom daje taką niepewność co dalej, ponieważ umowy są zawierane na cały rok. Szkolny oczywiście, natomiast dotacja przyznawana jest na rok bieżący. Więc zawieranie umów od września do września na przyszły rok powoduje tutaj taką niejasność i nie ma na tą chwilę możliwości ustalenia de facto, jakie te czynsze mogłyby być. Na pewno jesteśmy skłonni tutaj do debaty w sensie oszczędności, bo nikomu nie zależy na tym, żeby w jakiś sposób napychać kieszeń prywatną, tak jak tutaj forum gdzieś ktoś tam taką wzmiankę zamieścił. Natomiast jest prawda taka, że gdzieś koło 1000 zł łącznie te koszty się łączą i tej dotacji, i tego czystnego. I tutaj chcielibyśmy, żeby te koszty były takie bliżej właśnie tej określonej kwoty łącznie z dotacją utrzymania. Tak. Między 900 a 1400 zł to koszt utrzymania dziecka. Nie wiem, jak gmina zrobi to za 680 zł, ale być może będziemy jedynie na tym. Poza tym ten pośpiech tutaj jest taki bardzo, bardzo, bardzo niewskazany. Ta chaotyczność w podejmowaniu decyzji na szybko. Nie dajecie państwo w dalszym ciągu możliwości konsultacji takich społecznych. Spotkanie się z rodzicami i porozmawiania na ten temat, ustalenia w jakiś sposób konsensusu wyjścia z tej sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę. Ja też jeszcze jedno słowo powiem, proszę państwa, bo tak jak widzicie państwo, tutaj toczą się dyskusje na temat interpretacji tych kwot, interpretacji sposobu liczenia skutków tego wszystkiego, czyli to nie jest wszystko takie oczywiste. A prawda jest taka, że to nie chodzi, zresztą zarówno nam, jak i państwu, że też nie chodzi o to, ani o to, żebym ja jako matka przedszkolaka mniej płaciła, ani o to, żeby pani Jowita jako przedsiębiorca miała mniejsze przychody, tylko chodzi o to, żeby dzieci, które ten obowiązek przedszkolny wchodzą, w którym my to prawo mamy zapewnić, żeby one funkcjonowały w jak najlepszych warunkach, żeby to w relacji pomiędzy kosztami, pomiędzy tymi wszystkimi pieniędzmi rzeczywiście znalazło się dziecko, żeby to nie była placówka, która ma 200 dzieci, tak? Ja sobie wyobrażam, ja wiem oczywiście na pewno, jeżeli tam jest 200 uczniów w przedszkola, to na pewno jest to, że powiem najlepszy opiekun, to sobie zdaję sobie sprawę. Bo chodzi o to, że sami państwo wiecie, jak to wygląda w takich placówkach i że współcześnie przedszkola to już nie są te przedszkola z czasów, kiedy ja byłam dzieckiem, tak? Tylko to jest zupełnie inny standard i do tego zmierzamy, a zarządzanie publiczne dzisiaj idzie w stronę jednak współpracy z przedsiębiorcami, tak? I macie państwo możliwość skorzystania z tego, dlatego tak bardzo prosimy o to, żebyście państwo jeszcze dali sobie czas na omówienie tego, na zajęcie stanowiska przez tych, którzy stoją też po drugiej stronie, a tak naprawdę nie powinniśmy przecież stać po dwóch stronach w tej sytuacji. Dziękuję bardzo. Ja może do pierwszej pani, do pani Jowity odniosę się tutaj. Pani Jowita przedstawiła, że 950 zł, ale zrozumiałam, że to jest koszt utrzymania dziecka. Koszt utrzymania, tak. Ale to jest dotacja i opłata rodziców. U państwa to jest 1200 na przykład. U mnie to jest 1000 dokładnie, już pani mówi, mam tutaj podliczone, 1085 zł. To, co pani napisała, się to jest kwota dla trójki dzieci, które zostają dłużej. Jest 650 zł plus dotacja 435, w sumie 1085. Jako długołękę gminę, którą najczęściej słyszałam jako który przykład, tam mają 274 na
wysokość kwoty dla punktu przedszkolnego 274 zł, a i owszem. Natomiast budżetne dla rodziny jest 950, czyli dokładnie 300 zł więcej niż w moim przedszkolu. Czy wyobrażacie sobie Państwo, że ja mogę podnieść 300 zł z 650 na 950 po to, żeby mieć taką kwotę, jak ma gmina Długołęka? Chyba nie jest to możliwe. Czy tutaj, tak jak powiedziałam, Państwo podejmują decyzję, Państwo kalkulują koszty, tylko cały czas słyszymy, że przedszkola niepubliczne są bardziej opłacalne, bo tam na przykład nie ma tych sposobu zatrudnienia z karty. Nie wiem, z czego są te oszczędności, bo różne nasze przedszkole też ma różne dodatkowe zajęcia i to nie są zajęcia bardzo ubogie. U nas generalnie generują koszty, moim zdaniem, właśnie zatrudnienie nauczycieli z karty. Natomiast jeśli chodzi o tutaj drugą z pani, która mówiła, to ten czas na konsultacje będzie, proszę Państwa, przez ten cały rok. To, że Państwo podejmą teraz decyzję o utworzeniu zespołu, nic na 2013 rok nie zmieni dla placówek niepublicznych. Placówki niepubliczne będą dostawały taką dotację, jaką tutaj Państwo mają, czyli około 800 zł na punkt na przedszkole i około 426 zł na punkt przedszkolny. I proszę Państwa, ten czas będzie właśnie, bo Pan Stachowicz mówił o tym, że on podpisuje umowę. Proszę Państwa, my dopiero od 2014 roku będziemy mogli mówić, kiedy będą plany finansowe tych placówek na rok 2014. Ale wtedy Państwo też mogą i tak jak Państwo z Wójtem rozmawiali na spotkaniu, że będziecie może wnioskować o zwiększenie kosztów kwoty tej dotacji z tych procent minimalnych na wyższy, to czas będzie na to później. Natomiast w tej chwili moim zdaniem takie uchwały można spokojnie podjąć, bo Państwo tutaj na pewno nie robią niczego niezgodnego z planem, a konsultacje z rodzicami i wszystkie reakcje rodziców będzie można przyjmować. Proszę Państwa, przedszkola niepubliczne mogą również otrzymywać 100% dotacji, pod warunkiem, że przyjmą warunki bardzo dogodne dla rodziców, czyli rodzice będą mieli 5 godzin za darmo podstawy programowej po złotówce za dodatkową godzinę, którą dziecko spełnia. I wtedy takie przedszkole otrzymuje kwotę pełną dotacji. O tym też można dyskutować i o tym też Rada może taką decyzję podjąć i na pewno nie jest decyzją, znaczy nie jest intencją moją czy przedstawicieli władz gminy, aby ograniczać tutaj w jakiś sposób te placówki niepubliczne i aby zwiększać koszty dla rodziców, bo moim zdaniem po pewnej weryfikacji kosztów to też będzie to może jakaś wyżka, ale nie taka jak pani Tomasz tutaj chcą przekonać, że będzie bardzo radykalny wzrost kosztów dla rodziców. Dziękuję. Ja chciałam jeszcze może na koniec dodać to, co właściwie już mówiłam w piątek, jeżeli wszyscy Państwo pamiętali, że to jakby poziom czystego od rodzica za dobrą sprawę nie jest nikogo, że powiem, w interesie. To, czy my znajdziemy, my niepubliczny znajdziemy rodzica, który zapłaci często nawet 2000 zł, to jest tylko i wyłącznie nasza umowa cywilnoprawna między przedszkolem a rodzicem. Chcę powiedzieć, że to, że powstają przedszkola niepubliczne, punkty przedszkolne i tak dalej, to z każdego punktu widzenia ekonomicznego gminy, samorządu, każdej jednostki jest jak najbardziej ekonomicznie uzasadnione, ponieważ publiczne, niepubliczne przedszkole pobiera na swoje dziecko tylko 75% kwoty, jakąkolwiek by nie była ustalona w jakiejkolwiek gminie koszta utrzymania dziecka w przedszkolu, punkty przedszkolne 40% tej kwoty. Więc to, jaka będzie dotacja, to jaki będzie koszt liczenia pobytu dziecka w przedszkolu, jest powiedzmy sprawą drugą. Natomiast najważniejszą sprawą jest to, żeby być może zabrać się w końcu porządnie za debatę na temat edukacji w naszej gminie, gdyż wiemy, jak poważna pozycja budżetowa w tym naszym budżecie to jest. I ponadto ale właściwie moje zdanie wypowiedziałam już w piątek tydzień temu na komisji wspólnej, że no, chciałabym też, żeby Państwo radni, tak jak tutaj wszyscy mieli okazję nas wysłuchać, nie patrzyli na niepublicznych jak na pasożyty na budżecie gminy, tylko jak na wydatkę gminy z kłopotu, że tak powiem, wielkich kwot przeznaczanych na edukację w naszej gminie. I wiemy o tym,
tym, że niektóre gminy w ogóle rezygnują z oświaty publicznej na poziomie przedszkoli, bo wygodniej, taniej i niekiedy lepiej jest mieć tylko i wyłącznie sieć placówek publicznych, przedszkoli, punktów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego. Więc to jest też na dobrą sprawę jakby temat do dyskusji i być może nie w okresie ferii i czasu, kiedy jakby edukacja odpoczywa, tylko w innym terminie. Dużo w tej chwili mówimy tutaj o o punktach niepublicznych i przedszkolach niepublicznych, a ja tutaj chciałabym porozmawiać o naszych przedszkolach, gminnych. Konkretnie chciałam tutaj zapytać jedno przedszkole gminne, ale tutaj chodzi o otworzenie tych zespołów. Chciałam zapytać, ponieważ tak jak powiedziałam, w ostatniej dzisiaj chwili dostaliśmy od pani specjalisty do spraw oświaty na temat obliczania kwoty dodatku na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym. Ja chciałam po prostu zapytać, ponieważ tutaj w tym materiale nie ma żadnej kalkulacji kosztów, której wynikałoby, że ta kwota będzie 648 zł miesięcznie. Jest tylko podane, sposób obliczenia dotacji planu budżetu 1065 zł i potem po połączeniu właśnie przedszkola i szkoły ta kwota będzie 648, czyli to będzie kwota o połowę mniejsza. Mnie jako radnej brakuje tutaj tej kalkulacji finansowej, żebym ja sobie przeanalizowała, co wpłynęło na to, że ta kwota zmniejszyła się o połowę. Bo proszę Państwa, ja też jestem za tym, za oszczędnością w budżecie, na pewno. Tylko może bym teraz poprosiła wobec tego Panią Kozakiewicz, żeby wyjaśniła, jak skalkulowała, że ta wyszła kwota 640 o połowę. Dziękuję bardzo. Budżet po korekcie szkoły podstawowej w zakresie oddziałów przedszkolnych w Czernicy został dodany do budżetu przedszkola po korekcie styczniowej przedszkola czernickiego. W sumie wyszło 1 338 600 zł. Zostało to podzielone na 175 dzieci, bo tak w zespole szkolnym przedszkolnym, gdyby on już teraz funkcjonował, to tyle dzieci mamy. I to jest roczna kwota, tak jakby utrzymania dziecka. I to zostało podzielone na 12, to dało kwotę 648 zł. Dobrze, proszę Państwa, bo ja myślę, że jeszcze długo na ten temat moglibyśmy dyskutować i każdy na pewno znalazłby po swojej stronie argumenty za utrzymaniem tej sytuacji w jedną czy w drugą stronę. Ja chciałbym tylko o jednej rzeczy tutaj wspomnieć, że tak jak pani Kozakiewicz powiedziała, że tu pewne decyzje nie są na tyle wiążące, że my nie możemy z nich, powiedzmy, po przeanalizowaniu, czy nie możemy w ogóle wręcz tutaj dyskutować jeszcze, czy nie możemy negocjować, czy ustalać warunków jeszcze nie. Nie chodzi tylko o jedną rzecz, o której powinniśmy pamiętać. Skąd to się wzięło, że ten temat w ogóle powstał? I no trochę tak czuję się nieswojo, bo widzę panie dyrektorki z szkół publicznych, widzę też radnych, którym się pewne rzeczy obiecywało, widzę sołtysów, którzy mają ciągle pretensje, że drogi są nierealizowane, że nie są inwestycje. Ja chciałbym tylko przypomnieć jedną rzecz, że rada czy urząd gminy to jest też jak firma, która też musi szukać oszczędności i nie może być tak, że szuka się tych oszczędności tylko w jednym miejscu, a nie wszędzie. I stąd było szukanie różnych rozwiązań, które spowodują, że te oszczędności powstaną. Proszę, siedzą panie dyrektorki, obcięliśmy im wszystko co możliwe, bo szukamy oszczędności. Jest pani z GOPS-u, której obcięliśmy też to co możliwe, żeby znaleźć oszczędności. W urzędzie zamroziliśmy podwyżki, sobie obniżyliśmy diety, sołtysom wszystko, żeby zostawić na tym poziomie, znieśliśmy zakaz zatrudnienia, żeby tych kosztów dodatkowo nie generować, a teraz się licytujemy. No, to, słuchajcie, sens tego myślę, że był przedstawiony jasno. I teraz jak my wyglądamy, że w stosunku do jednych mamy takie zdanie, a w stosunku do innych mamy drugie zdanie. Ja myślę, że cel
uświęca środki i to, że, żeby te, tych oszczędności poszukać, gdzie jesteśmy naprawdę. W stanie kryzysu i tak jak wójt powiedział, że z tymi pieniędzmi jest, jest coraz gorzej i stale poprawy nie widać, to, to trzeba, trzeba jako wiodący punkt czy wiodącą tutaj sentencję mieć szukanie tych oszczędności. I o tym proszę też pamiętać. Ja naprawdę nie jestem przeciwko temu, żeby te dotacje były większe i zawsze jest wtedy bardziej transparentne to, jak się te dotacje daje, jak się daje podwyżki, jak się daje nagrody, jak się daje pieniądze na inwestycje. Wtedy jest pięknie, wtedy są wszyscy zadowoleni, gorzej jest z drugą stronę. A proszę Państwa, my jesteśmy jak firma, która musi ogarnąć nie tylko oświatę, ale też inwestycje, rzeczy, które po drodze nam gdzieś wychodzą, tak jak powiedzmy przesyłówka, tak jak szkoła w Czernicy, która musiała się połączyć z budynkami, bo państwo w jednym momencie zostali bez kanalizacji. My musimy sobie z tym wszystkim radzić. I nie może być tak, że nie będziemy się tym pieniądzom przyglądać, bo mamy takie czy inne zdanie, bo jest ktoś za szybko czy za wolno. Ja uważam, że jeżeli sytuacja jest na tyle jeszcze elastyczna, że można te negocjacje tak jakby prowadzić, jeżeli ktoś znajdzie takie argumenty, a może rząd też prowadzi jakieś takie ustawy, które pewne udogodnienia albo znajdą jakieś rozwiązania, które ulżą tym samorządom, bo wiecie jak samorządy są w tej chwili traktowane. Rzuca się na nie coraz więcej obowiązków, niestety za tym nie idą pieniądze. I stąd jest taka sytuacja. Był taki moment, że były działki, było zawsze możliwość powiedzmy pokrycia tych pewnych rzeczy sprzedażą, teraz tego nie ma. Proszę Państwa, no niestety tak to wygląda. Także to jest takie moje podsumowanie tego, co się dzisiaj dzieje. To nie jest tak, że my komuś chcemy zrobić nadwość albo zrobić krzywdę. Na pewno nie jest intencją tutaj rady takie założenie. Proszę bardzo. Próbuję się tutaj dyskusji, byłem na jednym ze spotkań. Myślę, panie przewodniczący, że nikt nas tutaj na tej sali nie znajdzie się, kto nie jest za tym, żeby znaleźć pieniądze na inwestycje, czy na oświatę, remonty po świecie. Proszę Państwa, może poczekajmy ten miesiąc czasu, przedyskutujmy, skoro tyle jest wątpliwości, przedyskutujmy tę sprawę jeszcze raz, żebyśmy nie wyrali dziecka z papierą. Panie przewodniczący, dlatego, że informacja, którą chciałem od pani zatwierdzić, stworzenie oddziału szkolnego przez szkolę prokuratora nie wnosi żadnych oszczędności w budżecie. Owszem, niesie oszczędności połączenie szkoły w Czernicy z przedszkolem w Czernicy. Ale w Ratowicach nie będzie to mniej. Może warto jest, panie przewodniczący, odsunąć to głosowanie do dzisiejszej sesji i poczekać do następnej, żebyśmy naprawdę nie wylali dziecka z kąpielą, bo jeżeli się zamknie kilka punktów przedszkolnych, to może być tak, że gmina nie podoła później stworzeniu nowych miejsc w przedszkolach naszych, gminnych, publicznych. Ja nie jestem za tym, żeby nie ciąć budżetowo tych spraw, tylko chciałbym, żebyśmy wszyscy zrobili to rozważnie. Dziękuję bardzo. Dobrze, Pani Mario, czy są jakieś ekonomiczne przesłanki mówiące o tym połączeniu, czy nie? To znaczy, jeśli chodzi o to, kiedy mamy dwa zespoły szkolne czy szkolne, to w sumie nie ma aż tak dużych oszczędności. Największe oszczędności są w przypadku, kiedy już chociażby jeden zespół szkolny czy szkolny powstanie, czyli w Czernicy. Ten drugi zespół troszeczkę zmniejszy ogólne koszty dotacji, natomiast nie radykalnie. Natomiast Pan Zakręta ewentualnie, no skoro chcemy tych debat i tych konsultacji, to tak jak powiedziałam, Państwo mogą i będziemy tę uchwałę podejmować na nowo, bo jeśli zmienią się zasady naliczania od września 2013 roku opłaty od rodziców przedszkolu publicznym, to będzie trzeba zmienić jedną uchwałę i drugą. Uchwałę także o sposobie dotowania placówek niepublicznych też będzie trzeba moim zdaniem wtedy dostosować do tego, bo ona jest z 2010 roku i nie ukrywam, ma troszeczkę takich braków, nawet jeśli chodzi o załączniki, są to czasem nawet trudne do wypełnienia, bo no, niepotrzebne rzeczy są tam wpisywane i nasze placówki niepubliczne też przy składaniu rozliczeń rocznych czy półrocznych mają wiele pytań i czasem też zastrzeżeń do treści tych punktów. Także myślę, że czas na konsultacje, proszę Państwa, będzie przez cały rok 2013, a na pewno do czasu planowania budżetów tych placówek, które powstaną po połączeniu. Dziękuję. Jeszcze chciałam się odnieść do wypowiedzi tutaj Pana Przewodniczącego, że mamy tutaj różne zdanie i stanowiska. To mamy, Panie Przewodniczący.
każdy z nas prawo, każdy z nas ma prawo mieć inne zdanie, bo to właśnie powoduje, że dochodzimy do jakiegoś punktu. I uważam, że tak jak powiedział też pan Zachęta, dla nas tutaj, dla radnych, no oszczędności są niezwykle ważne. Szukamy różnych dróg, ale również musimy rozważyć, czy szukając tych dróg, tutaj nie czynimy prawda krzywdy, czy rodzicom, czy tym punktom, czy przedszkolom niepublicznym. Dlatego ja uważam, że ta dyskusja, która dzisiaj trwa, gdzie jest ta wymiana zdań, jest potrzebna. Natomiast moja prośba jest taka też i do państwa, że to jest temat przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, punkty niepubliczne, że to jest temat dla nas bardzo ważny, żeby zorganizować w późniejszym czasie, czy to w marcu, nawet taką debatę na temat przedszkola publiczne i niepubliczne w gminie Czernica. Gdzie będą obecni zarówno i rodzice, rodziców, i dyrektorzy i tak dalej. Także bardzo bym tutaj chciała, żeby do takiej debaty publicznej doszło. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę Państwa, ja myślę, że dyskusję na ten temat wyczerpaliśmy. Dobrze, że Pani Przewodnicząca powiedziała o tym, że są różnice i takie powinny być. Jest też możliwość powiedzmy wykazania tych różnic w głosowaniu. Myślę, że temat jest na tyle już omówiony, że do tego głosowania można przystąpić. A ja idę tutaj za słowem pani inspektor, która powiedziała, że te uchwały w żaden sposób nie ograniczają debaty czy rozmowy o tym, jak to powinno dalej funkcjonować. Proszę. Ja mam jeszcze krótką prośbę, że pan przewodniczący przygotował taką możliwość debaty właśnie z osobami najbardziej zainteresowanymi, czyli rodzicami, właścicielami tych punktów przedszkolnych i przedszkoli. W najbliższym czasie, no, w ciągu miesiąca, dwóch, wtedy możemy rozmawiać i negocjować warunki czy wydatki procentowe dotacji, które możemy regulować zwyż, tak, w trakcie roku i to nie istnieje faktu dzisiejsza decyzja, jaka będzie o to jedna przegłosowana. Także to debatę prosiła o powiadomienie tych wszystkich placówek, żeby spotkać się w jednym miejscu, w jednym czasie. Dobrze, proszę Państwa, przystępujemy do czytania projektu uchwały. Proszę. Uchwała o zamiarze likwidacji oddziału przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Radowicach. Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2013 roku, to jest z końcem roku szkolnego 2012-2013, oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Radowicach, zwane dalej oddziałami. Paragraf 2. Przyczyną likwidacji jest utworzenie w dniu 1 września 2013 roku przedszkola publicznego w Radowicach i połączenie go ze szkołą szkolno-przedszkolną ze szkołą podstawową w Radowicach, co pozwoli na zmniejszenie kosztów utrzymania jednostek. Paragraf 3. Dzieciom zlikwidowanych oddziałów zapewni się możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego i rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym w Radowicach. Paragraf 4. Informacja o zamiarze likwidacji oddziału podlega przekazaniu Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty oraz rodziców dzieci likwidowanych oddziałów. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czernica. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. To jest za uchwaleniem uchwały o zamiarze likwidacji oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowych w Radowicach. Proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Dziękuję. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4 osoby przeciw. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 2 osoby. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnej uchwały o utworzeniu zespołu szkolno-przedszkolnego w Czernicy. Proszę przychodzić. Uchwała w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Czernicy. Rada Gminy Czernica uchwala co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Tworzy się w dniem 1 września 2013 roku zespół szkolno-przedszkolny w Czernicy jako jednostkę budżetową gminy Czernica, zwany dalej zespołem poprzez połączenie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Czernicy, Przedszkola Publicznego w Czernicy. Punkt 2. Akt założycielski zespołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Organizacja zespołu określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zespół przejmuje w całości wszelkie należności, zobowiązania, mienie i pracowników jednostek wchodzących w jego skład. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czernica. Paragraf 4. Uchwała wchodzi
jednej godziny. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto jest za uchwaleniem uchwały dotyczącej złożenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Czernicy? Proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba przeciw. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna. Dwie. Dwie. Dziękuję. Przechodzimy.